W tym filmie udowodnimy sobie kolejną ważną własność wyznacznika, mianowicie pokażemy, że wyznacznik macierzy transponowanej jest równy wyznacznikowi tej wyjściowej macierzy. Czyli inaczej mówiąc, pokażemy, że wyznacznik nie zmienia się po transpozycji, czyli transpozycja nie zmienia wyznacznika. A co to jest transpozycja, oznaczona tutaj literką T, którą teraz jeszcze dodatkowo pokoloruję. Transpozycja to jest taka operacja, która polega na zamianie rolami kolumn i wierszy macierzy. Czyli na przykład to, co było w pierwszym wierszu macierzy A, co, te elementy macierzowe, znajdą się w pierwszej kolumnie macierzy transponowanej. Te elementy, które były w drugim wierszu macierzy A, znajdą się w drugiej kolumnie macierzy transponowanej. I na odwrót. To, co było w pierwszej kolumnie macierzy A, znajdzie się w pierwszym wierszu macierzy transponowanej. I tak dalej. To, co było w dziesiątej kolumnie macierzy A, znajdzie się w dziesiątym wierszu macierzy transponowanej. Więc, może tutaj jeszcze warto sobie napisać, jak to wygląda na wskaźnikach, jak numerujemy elementy macierzowe. Czyli powiedzmy, że mamy macierz transponowaną i bierzemy jej element macierzowy, numer, na przykład i, j. No to który, któremu elementowi macierz, macierzowemu macierzy A będzie to równe? Czyli jaki element macierzowy macierzy A musimy wziąć, żeby była spełniona tej równość? Skoro my tylko przestawiamy te elementy względem diagonali. Te, co były na przykład ten, co był u góry po prawej, będzie teraz na dole po lewej. No więc ten górny indeks, zgodnie z konwencją, którą tutaj stosujemy, to jest numer wiersza. Czyli jeżeli ta macierz, element macierzy transponowanej był w wierszu numer i, to teraz będzie w tej macierzy wyjściowej on był w kolumnie numer i, czyli. Numer i jest na dole. A jeżeli tutaj ma numer kolumny j, to znaczy, że w macierzy A miał numer wiersza. Numer wiersza był równy j. Czyli widzimy, że te indeksy tutaj po prostu się zamieniły. Po prostu się te indeksy nam tutaj zamieniły. Ten, który był u góry, teraz jest na dole. Ten, który był na dole, teraz jest u góry. Czyli transpozycja zamienia te indeksy miejscami. Ja tak specjalnie piszę jeden trochę po lewej, drugi po prawej, jeden na górze i na dole, dlatego że niektórzy piszą na przykład indeksy obok siebie, tylko jeden jest po lewej, drugi po prawej, niektórzy piszą na górze i na dole. No i tutaj, właśnie, żeby podkreślić, że może być i tak, i tak, to ja piszę ten jeden po lewej stronie u góry, ten drugi po prawej stronie na dole. No i widzimy, że według obu konwencji, po prostu jak transponujemy macierz, to te indeksy się zamieniają. No i teraz, żeby udowodnić wzór. Który chcemy udowodnić, to skorzystamy ze wzoru na wyznacznik, który w jednym z poprzednich filmów sobie wyprowadziliśmy. No i przypomnę, to jest taki wzór, że mamy sumę po wszystkich permutacjach. Sigma należy do SN. Sn to jest zbiór wszystkich permutacji n elementów, czyli liczb od 1 do n. I sumujemy po wszystkich takich permutacjach, których jest n silnie, jak wiemy. Tutaj mamy znak permutacji, który mówi nam, czy ta permutacja jest parzysta, czy nieparzysta. I znak jest wtedy dla parzystej dodatni, dla nieparzystej ujemny, czyli plus jeden lub minus jeden. I następnie mamy iloczyny elementów macierzowych należących do różnych wierszy i różnych kolumn. Te dolne indeksy numerują kolumny, i tutaj mamy wszystkie możliwe numerki kolumn, które są uporządkowane. No, w konsekwencji te górne indeksy, czyli numerki wierszy, mogą nie być uporządkowane, ale na pewno występują wszystkie różne indeksy, bo tu mamy permutację. Czyli permutacja z funkcją różnowartościową, więc na pewno te wszystkie górne indeksy są różne i występują wszystkie indeksy od 1 do n. Czyli każdy ten element, który występuje w jednej iloczynie, należy do innego wiersza, no i jak już wcześniej mówiłem, innej kolumny. No i sumujemy po wszystkich takich możliwościach, znaczy bierzemy wszystkie możliwe iloczyny takich elementów macierzowych, które należą do różnych wierszy i różnych kolumn, i dodajemy ze współczynnikami, które są plus lub minus 1, w zależności od tego, czy ta permutacja, która tutaj jest, jest parzysta czy nieparzysta. No dobrze, no to teraz korzystając z tego wzoru, możemy obliczyć wyznacznik tej macierzy transponowanej. Czyli obliczymy, udowodnimy ten wzór. Może napiszmy, że to jest dowód. No czyli mamy wyznacznik macierzy transponowanej. No i teraz użyjemy tego wzoru, ale dla macierzy transponowanej. No to piszę, suma po wszystkich permutacjach sigma należących do zbioru permutacji n elementów, czyli liczb od 1 do n. No i mam znak permutacji, czyli plus 1 lub minus 1, w zależności od tego, czy permutacja jest parzysta, czy nieparzysta. No i teraz razy elementy macierzowe. No i teraz tutaj chcę napisać elementy macierzowe macierzy A, ale liczę wyznacznik macierzy transponowanej, więc muszę brać elementy macierzowe, które mają zamienione indeksy górny z dolnym, czy też lewy z prawym. Czyli tak jak tutaj mam sigma od 1, o tutaj mam sigma od 1, to teraz to sigma od 1 będzie na dole. Jak tutaj mam 1, to ta jedynka teraz będzie u góry. Muszę zamienić rolami te indeksy, dlatego że biorę elementy macierzowe macierzy transponowanej. No właśnie. Czyli tutaj wszystkim tym elementom macierzowym muszę zamienić indeksy. Tutaj będzie iloczyn. No i teraz dopiszę. Czyli tutaj będzie Sigma od 2, sigma od n, a u góry mam 1, 2 i tak dalej, aż do n. Czyli teraz te górne indeksy mam uporządkowane, a te dolne mam przepermutowane, są pomieszane. Również występują wszystkie liczby od 1 do n i każda występuje dokładnie raz, ale są pomieszane. No, jak ktoś powie, jaka to jest różnica, czy ja pomieszam górne czy dolne? Przecież mnożenie jest przemienne. To, co tutaj mamy, to jest mnożenie liczb. Tutaj te kropeczki oznaczają mnożenie liczb. To są elementy macierzowe i my je mnożymy. No i tutaj nie ma oczywiście żadnego znaczenia, w jakiej kolejności one są pomnożone, bo mnożenie liczb jest przemienne. Czyli ja mogę tutaj teraz sobie dowolnie zmienić kolejność tych elementów i mogę zrobić tak, żeby uporządkować te numerki na dole. A wtedy w konsekwencji, oczywiście, pomieszają się te numerki u góry. No to ja to zrobię właśnie w ten sposób. Tylko tutaj jeszcze raz chciałbym podkreślić, czym ten wzór się różni od tego. Otóż, właśnie tym, że zastosowaliśmy ten górny wzór do macierzy transponowanej. No i zgodnie z tym, co tutaj wcześniej napisałem, musieliśmy w związku z tym zamienić rolami indeksy górne i dolne, czy też lewe i prawe, bo wiemy, że element macierzowy macierzy transponowanej to jest odpowiedni element tej wyjściowej macierzy, tylko numer wiersza jest teraz numerem kolumny, a numer kolumny jest numerem wiersza. No więc to tutaj wykonaliśmy i dlatego ten wzór różni się od tego właśnie tylko tą zamianą indeksów. No ale my chcemy pokazać, to jest nasz cel, że, że wyjdzie to samo. No i już zacząłem mówić tutaj, jaki będzie następny krok, że mogę teraz te indeksy uporządkować na dole. Czyli tutaj przepiszę bez zmian. Ponieważ mnożenie liczb jest przemienne, no to ja mogę te liczby tutaj sobie poprzestawiać i uporządkować je tak, żeby te na dole były uporządkowane. No dobra, no to ja to tak zrobię. Czyli tutaj będę miał A razy A, razy i tak dalej, razy A. No i teraz uporządkuję te numerki na dole. 1, 2, aż do n. No i co się stanie z tymi u góry? No te u góry się pomieszają. Ale w jaki sposób one się pomieszają? W taki sposób, który teraz tutaj sobie szybko omówimy. Wiemy, że permutacje to są funkcje. To są pewne funkcje różnowartościowe, które przekształcają zbiór od 1 do n w zbiór od 1 do n w sposób taki, że, że są różnowartościowe i każdemu elementowi odpowiada dokładnie jeden element i to różny element. Czyli każda permutacja jest funkcją odwracalną. Czyli istnieje taka funkcja, która, jest, która się nazywa sigma do minus pierwszej. I sigma do minus pierwszej to jest funkcja odwrotna do sigma. Czyli jak ja złożę sigma z, sigma z tą wysiłą permutacją, to dostanę identyczność. Identyczność. Czyli inaczej mówiąc, sigma do minus pierwszej, możemy tak to zapisać: od sigma od jakiejś dowolnej literki k, dowolnej liczby k, z przedziału 1 do n, to będzie po prostu k. No bo to jest funkcja odwrotna. Jak złożę funkcję z funkcją odwrotną, to dostanę z powrotem tę, tę wyjściową liczbę, ten sam argument. No, wszystko jedno w jakiej kolejności oczywiście. mogę liczyć sigma od sigma do minus pierwszej od k i to też będzie po prostu k wtedy. Czyli tutaj mogę myśleć o tym, o tym w ten sposób, że to porządkowanie tego ciągu tutaj to oznacza wykonanie permutacji sigma do minus pierwszej na obu tych numerkach, zarówno tym górnym, jak i tym dolnym. No i w wyniku zastosowania tej permutacji te numery na dole się uporządkują, no bo tutaj zadziałam sigma do minus pierwszej wszędzie. No i sigma do minus pierwszej złożone z sigma da mi ten argument z powrotem. No ale wtedy te górne się pomieszają. Ale jak się pomieszają? No właśnie w taki sposób, jak powiedziałem, że tutaj wyjdzie mi sigma do minus pierwszej od jedynki, piszę ją zaraz innym kolorem, sigma do minus pierwszej od dwójki i tak dalej. Tu będzie sigma do minus pierwszej od n. Ale wpiszę je tym samym kolorem, co były wcześniej, żeby móc lepiej to śledzić. Czyli to porządkowanie tego ciągu na dole oznacza zaaplikowanie do tych wszystkich liczb permutacji odwrotnej do sigma. No to jak zastosuję do tych liczb na dole permutację odwrotną do sigma, to żeby to były te same elementy macierzowe, to muszę tę samą permutację odwrotną zastosować do tych górnych indeksów. Czyli jak ja tutaj poprzestawiam te dolne, tak żeby one się uporządkowały. No to to porządkowanie jest za pomocą permutacji odwrotnej do sigma. Gdyby odwracamy ten bałagan, który wcześniej zrobiliśmy, no i musimy tę operację zastosować do tych górnych indeksów, i dostaniemy coś takiego, że te górne indeksy teraz są pomieszane za pomocą permutacji sigma do minus pierwszej. No to to już wygląda podobnie do tego wzoru, który tutaj mieliśmy. Tylko tutaj było u góry sigma, a tutaj jest sigma do minus pierwszej. No dobrze, ale teraz możemy powiedzieć tak. Każda permutacja ma swoją permutację odwrotną. No ale ta odwrotna jest unikalna dla każdej permutacji. Nie może być tak, że dwie funkcje mają tę samą funkcję odwrotną, bo relacja odwrotności jest taka jedno, jednoznaczna. Jedna funkcja jest odwrotna do drugiej. Jak mamy dwie różne funkcje, to ich odwrotności też są różne. Więc to wszystko jedno, czy bierzemy zbiór wszystkich permutacji, czy wszystkich permutacji odwrotnych do jakiejś innej permutacji. Tak czy inaczej, to będzie ten sam zbiór, bo to znowu będzie zbiór wszystkich permutacji, bo każda permutacja z odwrotnością jakiejś innej. Czyli to jest wszystko jedno, czy my sumujemy po zbiorze permutacji i bierzemy tutaj permutację odwrotną, czy bierzemy permutację, dlatego że tak przebiegamy ten sam zbiór, tylko co najwyżej może inna będzie tutaj kolejność tych składników, ale dodawanie też jest przemienne. Jeszcze inaczej mówiąc, możemy to napisać tak. Powiedzmy, że zdefiniujemy sobie permutację tau. Tau to jest permutacja odwrotna do sigma, sigma do minus pierwszej. No i teraz możemy tutaj napisać, że to jest suma po wszystkich permutacjach, czyli to jeszcze raz przepiszę, że to jest suma po wszystkich permutacjach, ale nie sigma, tylko permutacjach tau. Jeżeli sigma przebiega cały zbiór permutacji, to sigma do minus pierwszej też przebiega cały zbiór permutacji, czyli tau również przebiega zbiór wszystkich permutacji. Czyli tau przebiega zbiór wszystkich permutacji. Bo tau to są permutacje odwrotne do sigma, czyli tak czy inaczej mamy zbiór wszystkich permutacji. Następnie będzie tutaj signum. Teraz ważna własność jest taka, że jak mam znak permutacji i mam permutację, która jest parzysta, to jej odwrotność też będzie parzysta, dlatego że złożenie tych permutacji musi być identycznością, a identyczność jest parzysta, czyli złożenie dwóch permutacji parzystych musi być parzyste, dlatego że jedna jest pewną ilością transpozycji, a druga jest pewną ilością transpozycji odwrotnych do tamtych, czyli na pewno mają ten sam, rozkładają się na tę samą liczbę transpozycji, tę samą liczbę pojedynczych przedstawień. Czyli znak permutacji i permutacji odwrotnej musi być taki sam więcej o tym co to jest znak permutacji mówiłem w jednym z poprzednich filmów jak ktoś nie pamięta to niech zajrzy sobie do filmu o permutacjach w kontekście wyznacznika czyli tutaj będzie signum sigma a to jest to samo co signum tau czyli mam tutaj znak permutacji tau no i teraz mam te elementy macierzowe razy a2 razy i tak dalej aż do an teraz te dolne indeksy są uporządkowane no a na górze mam po prostu tau. Od 1 tau od 2 tau od n. Już to wpisuję. Chciałem użyć tego samego koloru. No i to już jest koniec dowodu. Dlaczego? No bo teraz tutaj dostałem dokładnie ten sam wzór, który był na początku. Suma po wszystkich permutacjach mamy znak permutacji, następnie mamy elementy macierzowe, których Numery, kolumn, czyli te dolne są uporządkowane, a u góry mamy po prostu permutacje od 1, 2 i tak dalej, aż do n. Tutaj miało być oczywiście nie 3, tylko, tylko n. Szybko to poprawimy. No i dlaczego to jest to samo? Ktoś powie, że tam u góry było sigma, a tutaj jest, tutaj jest tau. Tak, tylko że to wszystko jednak, jakie literki użyjemy. Tutaj mamy literkę sigma. Ale to jest wysumowane po wszystkich sigmach, a tutaj mamy wysumowane po wszystkich literkach tau. Tak czy inaczej, czy sigma, czy tau to jest literka, która mówi, że przebiegamy zbiór permutacji. Czyli znowu mamy sumę po wszystkich permutacjach, znak permutacji, i tutaj występuje ta sama permutacja. No i oczywiście tutaj obserwacja główna polegała na tym, żeby zauważyć to, że to wszystko jedno, czy przebiegamy zbiór permutacji. Czy zbiór odwrotności do wszystkich permutacji, że to jest nadal ten sam zbiór, oraz że znak permutacji jest taki sam jak znak permutacji odwrotnej, a to wynika z tego, tak jak mówiłem, że jeżeli jakaś permutacja rozkłada się na iloczyn transpozycji, na złożenie takich pojedynczych przedstawień, to można wziąć odwrotność wszystkich tych przedstawień. Przedstawienia są po prostu swoimi wzajemnymi odwrotnościami. Wystarczy w takim razie ustawić je w odwrotnej kolejności, dostaniemy permutację odwrotną. Więc jeżeli Permutacja sigma rozkładała się na parzystą liczbę transpozycji, to permutacja do niej odwrotna też się rozłoży na parzystą. A jak się rozkładała na nieparzystą liczbę transpozycji, to permutacja odwrotna też rozłoży się na nieparzystą liczbę transpozycji, bo to mogą być dokładnie te same transpozycje, tylko ustawione w przeciwnej kolejności. No i na koniec miałem powiedzieć, dlaczego ten wzór jest taki ważny, że macierz transponowana i macierz wyjściowa mają ten sam wyznacznik. No to dlatego jest takie ważne, że my tutaj bardzo dużo mówimy o liniowości względem kolumn, o antysymetrii względem kolumn, o operacjach wykonywanych na kolumnach macierzy, że jak dodamy wielokrotność jednej kolumny do pozostałych kolumn, to to nie zmienia wyznacznika. Na no teraz okazuje się, że wszystkie te operacje możemy również stosować do wierszy, czyli wyznacznik również jest liniowy względem wierszy macierzy. Jest antysymetryczny względem wierszy macierzy. Możemy dodać wielokrotność wiersza. Do, do wszystkich innych wierszy, i to nie zmieni wartości wyznacznika. Możemy pomnożyć wiersz przez liczbę, wtedy wyznacznik macierzy pomnoży się przez liczbę. I tak dalej. Czyli wszystko to, co zakładaliśmy w definicji, co do, dowodziliśmy dla kolumn macierzy, również stosuje się do wierszy macierzy, dlatego że możemy dowolnie zamieniać rolami kolumny i wiersze. To jest właśnie znaczenie tego wzoru. Który tutaj sobie udowodniliśmy, stosując takie w miarę proste argumenty, nie musieliśmy tutaj niczego przeliczać, tylko takie proste argumenty do, dotyczące permutacji zastosowaliśmy, żeby to udowodnić.